Czy zdarzyła wam się kiedyś chęć stworzenia stanowiska, które będzie odgrodzone od zewnętrznego świata ścianami? Wiecie, takie prywatne miejsce, gdzie możecie na przykład grać w gry. Ale przecież te ściany są liche i wcale mnie nie chronią przed zewnętrznym światem. To dobrze trafiliście, bo dzisiaj pokażę wam najdziwniejszy, a zarazem najfajniejszy projekt, na jaki udało mi się wpaść. Czasami może być to kwestia dużego pomieszczenia. Mieszkania w pokoju z rodzeństwem. Możesz nagrywać gdzie indziej. Albo chęci oddzielenia pokoju na dwie części, czego już wcześniej próbowałem. Cześć, ja jestem Ziemniak i pokażę ci coś, co naprawdę ci się spodoba. Koniecznie zasubskrybuj i zostaw łapkę w górę, bo to nie będzie jedyny film z tej serii. Podziel się tym ze znajomymi i nie zapomnij o dzwoneczku. Teraz wyobraź sobie, że posiadasz swoje majestatyczne stanowisko gamingowe, przy którym spędzasz większość dnia ustawione gdzieś w pokoju. Tylko czy to cię satysfakcjonuje? Gdyby wydzielić fragment tego pomieszczenia i ogrodzić go szafkami, to nikt by się nie spodziewał, co się znajduje w środku. A gdyby jedna z tych szafek okazało się być ukrytymi drzwiami, to zyskujesz swoją prywatną przestrzeń, która po zamknięciu wygląda jak zwykłe ozdobne szafki, tylko z ukrytymi drzwiczkami. Zanim doszedłem do modelu trójwymiarowego, to zacząłem oczywiście od prostych szkiców i przemyśleń, czego użyć, w jaki sposób całość ustawić, no i jak zrobić te drzwi. Zacznijmy od wyboru szafki. Żeby doprowadzić Bilego do takiej postaci, wystarczy kilka kroków. Model mebla nie jest przypadkowy, bo to jedna z najtańszych, prostych w montażu i najłatwiej dostępnych szafek, które można kupić od ręki. Ja do swoich projektów staram się najczęściej wybierać elementy i sposób montażu, by były one proste i łatwo dostępne. Żeby każdy, nawet z podstawowymi umiejętnościami, mógł pomysł odwzorować u siebie. Kiedy zaczynałem nagrywać na YouTubie i pracować, to przebywałem w małym pokoiku 2x3 metry, który był moim królestwem. Dziś tam jest kuchnia z oklejonymi jeszcze folią szafkami. Gdy wracam myślami do Arkadii dni dziecięcych, znów mam ochotę stworzyć swój domek z kartonu, gdzie będzie moje centrum dowodzenia. Wystarczy półki zamontować i picobello. Mówi się picobello w ogóle? Tak się składa, że te dwie będą stanowiły krótszy bok naszego projektu. Natomiast z drugiej strony, jak zobaczymy, trzy na dłuższy już mam. Te kupiłem po 99 zł na wyprzedaży, więc można powiedzieć. Chodzi o to, żeby robić projekty do it yourself w sposób prosty, z dostępnych rzeczy i które będą fajne i funkcjonalne. Ot co? Teraz zajmijmy się najbardziej newralgicznym momentem, bo skoro ta szafka ma się w jakiś sposób otwierać, żeby dało się wejść do środka, to musimy ją połączyć jakoś z tą szafką, więc tutaj dorzucimy dwa zawiasy taśmowe, które w tym momencie widzicie. One były stosowane kiedyś w szafach i zawsze te szafki miały mocne drzwi. Ja lubiłem się po tych drzwiach wspinać, nigdy niczego nie urwałem, więc zakładam, że jak połączymy dwa takie metrowe, to będzie wszystko działać. Ale żeby ta szafka mimo wszystko w miarę gładko sobie szła, to wykorzystamy do tego kółeczka. Czyli jeżeli będziemy mieć szafę, to po prostu od spodu szafy musimy dodać coś, co będzie tą szafę podnosić. A skoro podniesie, to szafa obok też będzie musiała być wyżej. Do tego mamy inne takie gwoździki, nóżki, które podniosą gdzieś o pół centymetra szafkę obok i zobaczymy, czy to będzie działać, bo ja nie jestem pewien. Producent nie zaleca tego typu praktyk, a zresztą jak zobaczycie od tej strony, to sami zobaczcie, te kółeczka mają wystawać delikatnie pod szafę i niestety one są dosyć blisko siebie i na takiej odległości nóżkach raczej ta szafa nie będzie chciała ustać, ale dlatego, że będzie złapana do szafy obok, a te szafy obok będą złapane razem z szafami jeszcze bardziej obok, to mam nadzieję, że nic się nie przewróci. To będzie pierwsza na świecie szafka Billy razem z kółkami. Ot co? Na wagniku nastawiamy. Jeździ! Ej, ale jak to gładko w ogóle jeździ, tylko właśnie widać, że ona się zaraz przewróci, jak jej nie będę trzymać. Natomiast wyobraźcie sobie sytuację, w której chcecie wejść do tego magicznego pokoju i tylko ciągniecie z jednej strony i mówicie, o kurcze, ktoś tam siedzi w środku. I mówicie, nie, tne pase. Chowamy to. Jedyny minus jest taki, że jak to się przechyla, to wtedy trochę wadzi, ale nawet jeżeli tutaj cokolwiek postawimy na dole, no tak,
Ciężko. A dlatego, że szafki nie dochodzą do sufitu, to spokojnie będę mieć wystarczająco dużo świeżego powietrza. Finalnie kółka podniosłem jeszcze o 1 mm, żeby mniej wadziło i dodałem nóżki, dzięki temu szafy są dodatkowo praktycznie równe. Zajmijmy się największą niewiadomą, czyli ruchomym elementem. Do niczego nieprzytwierdzony zawias sprawia wrażenie delikatnego i giętkiego, ale po przykręceniu wszystko powinno się zmienić. Zawiasy trzeba było równiutko względem siebie poustawić, żeby gładko chodziły między meblami. W tym celu wszystko pooznaczaliśmy, ponawiesaliśmy otwory, aż w końcu przykręciliśmy małymi wkrętami. Drugą część trzeba było przykręcić już należąco, bo pionowo wszystko chodziło jak galareta i po postawieniu i dokręceniu wszystkich wkrętów mieliśmy wszystko gotowe. Uwaga! Ej, to działa! I to jak gładko chodzi! Obczaj sobie! Cały ten pomysł ma jednak sens. Skoro system, do którego największe miałem obawy, działa, to przełóżmy całe stanowisko i ułóżmy resztę szaf, skręćmy je razem i zróbmy to! Tak! W jedną osobę to się ciężko robi. Żeby szafki się razem dobrze trzymały, to skręciliśmy je równiutko ze sobą. Czyli jak zobaczycie od tej strony, to tutaj w niektórych miejscach, na przykład tutaj, tutaj są wkręty, nawierciliśmy, skręciliśmy, tak samo tutaj na dole. Ale niestety, jak dociążymy środkową szafkę, okazuje się, że ona jest tak z 1,2 mm za wysoko, więc ona wisi w powietrzu. Jeżeli chcemy otwierać drzwi, to wszystko jest całkiem spoko, tylko w momencie jak kółko zmienia swoją orientację, tu jest lekka łódeczka na podłodze, to chodźcie tutaj, zobaczcie. Oglądajcie w to miejsce. Przy otwieraniu ona lekko rusza tutaj wszystkim, a jak to dosuniemy do ściany, gdzie jest bardziej wygięta podłoga, to rusza jeszcze bardziej. Więc musimy się pozbyć jednego kółeczka, musimy wyrzucić, dołożyć po podkładce do środkowej szafki i będzie wszystko działać. Więc kładziemy cały segment. Takie nóżki dają nam możliwość regulacji, żeby trochę podnosić. Daliśmy po trzy podkładki i zobaczymy, czy to będzie dobrze działać, czy nie. Więc pora teraz postawić tego kolosa do góry. Ja podciągnę do ciebie. I do góry dawaj. To co tutaj jeszcze widzicie czarnego, to tutaj będzie zamontowany ekran, ale to element tego rozbudowywania całego pomysłu. No i czekaj, ja staję teraz. No to teraz pod białą jeszcze wyrównamy, żeby szczelina się zmniejszyła i jaram się. Skrzypi jak moja stara szafa. Jeszcze jednym z plusów tych szafek akurat jest to, że one są po prostu leciutkie. O, się bokręt. Siup. Tada! Nawet się udało zamontować ekran, mamy głośniki, mamy dwie konsole, wszystko działa. Tylko jest jeden ważny problem, o którym zapomnieliśmy, bo nawet jak otworzymy te drzwiczki całkowicie, wejście tutaj do środka jest dosyć proste, ale na zewnątrz zostało nam krzesło. Więc jedyna opcja, jaka będzie, to wnieść go górą. Nikona, pomożesz? Chyba jakbyś mi postabilizował. Jak go trzymamy, to go trzymamy jak coś. Dobra. No, puść, puść. Teraz już nikt nie podkradnie mi mojego krzesła, bo nie da się z mojego pokoju wyjechać. Dziękuję, dobranoc. Żegnam Państwa. Pa, pa. Projekt w pierwszej swojej fazie rozwoju można powiedzieć, że jest ukończony. Wysłałem go paru swoim znajomym, żeby mogli się wypowiedzieć i oni mieli parę ale, do których ja zamierzam się odnieść. Pierwsze ale dotyczyło stabilności szafek, bo sami widzieliście, jak one stoją sobie naturalnie, no to lubią się przewracać. Natomiast tutaj te dwa segmenty szafki są połączone razem ze sobą, poskręcane. Potem ten cały element dwóch szafek z tamtym elementem szafek jest połączony za pomocą L-ki z desek oraz jeszcze jest tutaj przęsełko, które to wszystko usztywnia i to się mocno trzyma. A dlatego, że szafka ostatecznie, która jest ruchoma, jest tak o 2 mm niżej, to widzicie, nic nie wadzi, a sama konstrukcja po prostu mocno się trzyma. Teraz wejdźmy do środka. W momencie, jak otworzymy sobie drzwi, no to tutaj rzeczywiście, jak się je otworzy szeroko, to nie ma zbyt dużo miejsca, ale zawsze można ewentualnie wziąć sobie krzesełko i je wpakować do środka, jeżeli ktoś chciałby posiedzieć w środku. Za to gorzej jest z krzesłem takim biurowym, bo jeżeli na niego spojrzymy, no to ono zajmuje troszeczkę więcej miejsca. Ale jeżeli chodzi o przestrzeń w środku, to wcale tutaj nie jest ciasno. Gdyby nie było tutaj okna, no to rzeczywiście byłby większy problem, bo ta wnęka jednak daje dosyć sporo. Natomiast jak ja sobie siedziałem tutaj wsunięty, pracowałem, to jeszcze dwie inne osoby siedziały po bokach i byliśmy w stanie wytrzymać, nawet jak były zamknięte drzwi. Bo te szafki, mimo że wydaje się, że są one bardzo blisko ściany, to tak naprawdę z tej strony są trochę odsunięte od ściany na taką szerokość dłoni. To są wystarczające szczeliny, żeby zawsze powietrze troszeczkę przechodziło, nawet jak te drzwi są zamknięte. A dlatego, że mamy całą dziurę od góry, no to tego powietrza jest dosyć sporo. Ale zamknijmy teraz drzwi, bo środek będzie w kolejnych odcinkach, więc zasubskrybujcie, zostawcie łapkę w górkę, bo będzie więcej tych odcinków. Będzie lepiej urządzany, trzeba tam zmienić komputer, wyprowadzić
wprowadzić go może na zewnątrz, ale to pieśń przyszłości. Natomiast sama szafa, sami widzicie, mogę nawet mocno ją otwierać, zamykać. Rzeczy, które są tutaj ułożone, nie są w żaden sposób przyklejone, one się trzymają. Tutaj mamy jakieś rzeczy takie ozdobne, na razie zrobiliśmy sobie kącik Fortnite'a z boku, to wszystko będzie jakoś ładniej ułożone, ale to jest centrum rozrywki. Nigdy nie miałem tak, że miałem telewizor, głośniki, konsole podpięte, natomiast tutaj mogę odpalić sobie Xboxa, pali mi się ekranik, a po drugiej stronie mam kanapę i mogę sobie na spokojnie zagrać w co tylko bym chciał. Tak naprawdę używam w tym momencie konsol do tego, żeby oglądać sobie filmy, bo to jest takie przyjemne. Tak czy siak, nie obyło się bez pewnych komplikacji. Uwaga, odsunę kwiatek, bo tutaj jednak tej szczeliny nie udało się wyrównać, no bo podłoga jest zbyt krzywa. Ta szafka musiałaby być naprawdę krzywo, żeby to się wszystko ładnie zlicowało, a jak się podciągnie tą szafkę, to ta szczelina już jest mała, można postawić kwiatka, kwiatek wszystko zamaskuje. Wszystko wygląda naprawdę fajnie i jestem mega zajarany tym, jak to będzie mogło wyglądać w przyszłości. Jeżeli macie jakieś fajne sugestie, to poproszę was o nie, ale jeszcze nie w tym odcinku, bo mam parę odcinków zaplanowanych z tej serii, a w przyszłości może coś fajnego się wykmini jeszcze z tym wszystkim. Fajnie jest. Mam swoją małą, prywatną przestrzeń i każdy może sobie taką przestrzeń odwzorować u siebie. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo to taki projekt, który zajął naprawdę dużo czasu i naprawdę fajnie wyszedł, więc jak wam się podoba, możecie komuś podesłać, a potem będę robić inne use case'y tego typu rzeczy. Dlatego w tym momencie ja myślę, że to warto jest zakończyć, bo to już nie ma co dalej przedłużać. Ja się zamknę tutaj w środku. Dwa inne filmy, subskrybujka, pamiętajcie w komentarzach. Jestem cały wasz. Ty, kwiatka przygniotłem. Czekaj, bo go... Zagłem... O, czekaj, o. Teraz.